Przechodzimy od razu do meczu czwartego. Ja tylko pokrótce powiem, że w drugiej grze Lucjan Błaszczyk przegrał niestety z Damianem Oluła 2-17. Wielka szkoda, bo to z pewnością, gdyby było 2-0, inaczej zupełnie ustawiłoby mecz. A następnie Michał Dziubański również przegrał z Patrykiem Sila dość tak zdecydowanie do 18 i do 14. A więc 2-1 w tym momencie w finale jest dla Francji. No i nasza nadzieja na wyrównanie wiąże się z grą podwójną. Z naszej strony oczywiście Błaszczyk i Krzeszewski, a ze strony Francuzów Gossien i Eloua. Może jeszcze kilka zdań powiedzmy o tych poprzednich grach. Tak się składa, tenis stołowy jest... Ci spośród Państwa, którzy bliżej są tej dyscypliny, wiedzą doskonale specyficzną grą. Są zawodnicy, którzy po prostu nie leżą i takim właśnie dla Błaszczyka jest Eloua. To jest ten niższy blondyn, którego widzimy tutaj. O, ten właśnie z takim kilkudniowym zarostem. Lucjan Błaszczyk wygrał do tego momentu 10 kolejnych gier. Wygrał z Roskopem, wygrał z Gassienem w piątek, wygrał wczoraj z Waldnerem i z Personem, ale nie może znaleźć recepty na Francuza. Mimo że gra tu znakomicie, wszyscy obserwatorzy twierdzą nawet, że najlepiej w grze drużynowej gra właśnie Błaszczyk, to jednak z tym maleńkim, jeszcze niższym od siebie, chociaż Błaszczyk ma 1,69 m, ale z tym małym zawodnikiem nie daje mu Francuz szans. No i tak było dzisiaj. Dziubański z kolei spisywał się tutaj wspaniale, zwłaszcza wczoraj 3-3, 20-20, Dziubański kontra Carlson i Michał Dziubański, który jeszcze niedawno grał w trzeciej lidze niemieckiej, ten sam zawodnik wzniósł się tutaj na szczyty swoich możliwości, wygrywa z teoretycznie lepszymi od siebie, ale Patrick Schiele był poza jego zasięgiem. Tak jest 2-1, Polska przegrywa, ale Debel to jedna z tych stron, z tych naszych silniejszych stron, chociaż Gassien Eloua wygrywali już największe imprezy na świecie, to Krzeszewski z Błaszczykiem, zwłaszcza ten ostatni sezon, mają znakomity, wygrają większość turniejów, w których startują. Tak, i to tych turniejów takich najbardziej prestiżowych, jak Międzynarodowe Mistrzostwa Skandynawii. Wracając zaś do tego, co było wcześniej na tych Mistrzostwach Europy w Eindhoven, mówiliśmy, że udział Polaków w finale to wielka, wielka niespodzianka. Stąd też i ta nasza troszkę, no nadzwyczajna jednak transmisja. W ostatniej chwili dzisiaj telefony na linii Warszawa-Eindhoven się grzały, żeby można było Państwu ten przekaz pokazać i tę transmisję z meczu finałowego zaprezentować. Ja tylko może powiem, że przypomnę, kibice tenisa stołowego o tym wiedzą doskonale, że Polacy rozpoczęli te mistrzostwa od zwycięstwa nad Węgrami 4-0, ale potem przegrali z Czechami 2-4 i z Francją właśnie w meczu, już o którym mówiliśmy, również 2-4. Także po tych dwóch przegranych w eliminacjach zdawało się, że nie ma już szans na jakiś sukces. Nawet kolega z Polskiej Agencji Prasowej, a specjalista przecież od wielu lat obserwujący, znakomicie znający tę dyscyplinę sportu, napisał, że nasz zespół po tej porażce stracił szansę na zajęcie miejsca w medalowej strefie. Sądzę, że wielu dziennikarzy tak samo by to potraktowało, ale potem przyszło zwycięstwo nad Jugosławią 4-0, nad Niemcami 4-3. No i sprawę ułatwili nam Francuzi, trzeba powiedzieć, bo wygrali z Czechami, choć grali w rezerwowym składzie i dzięki wielu korzystnym układom tabeli znaleźliśmy się w półfinale, w którym wygraliśmy ze Szwecją 4-3. To była wielka, wielka niespodzianka. Dzięki temu oglądamy Polaków w meczu finałowym. A tutaj w pierwszym secie nasz Debel prowadzi 10-8. Francuzi wiedzą, że to jest jeden z tych najważniejszych, kto wie, czy nie najważniejsza gra tego meczu. Tymczasem Krzeszewski nie znalazł sposobu na odebranie tego ataku maleńkiego Francuza i będzie serwował raz jeszcze Polak. No teraz świetnie, tak, między zawodnikami ulokował Lucjan Błaszczyk piłeczkę. Filu jest leworęczny. Eloua gra prawą ręką. I to właśnie zawsze się mówiło, prawda, że to jest idealny debel, jeśli jeden z zawodników jest prawo, a jeden leworęczny. To trudno znaleźć, oczywiście jest takie ustawienie, ale czasem się zdarza, tak jak w
tej Roskopf, parze Fetzner, tak, wiele. Ci zresztą, bardzo wiele takich debiut odnosi sukces. Ci grają ze sobą bardzo, bardzo długo, pamiętamy, a Gruba, Kucharski pewnie będą pamiętali do końca życia słynny mecz w Barcelonie na Igrzyskach Olimpijskich, kiedy Polacy prowadzili w decydującym secie 20-11 właśnie z Gassienem Ulua, ale niestety przegrali na przewagę. Tak, a był to mecz o medal olimpijski. A to bardzo piękna wymiana, zakończona sukcesem Francuzów i już tylko jeden punkt przewagi naszego debla. Tym razem pokazowa, niemalże firmowa specjalność Lucjana Błaszczyka, tak zwany flip, a więc atak ze stołu. To jest jedno z najtrudniejszych zagrań w tenisie stołowym, jest niewiele miejsca. Rakietka niemalże dotyka stołu, dosłownie kilka centymetrów. Trzeba błyskawiczny wykonać ruch nad garstkiem, żeby z takiej trudnej pozycji zaatakować. To chyba najlepiej na świecie robi właśnie Lucjan Błaszczyk. No, jest 13 do 12, Polacy mają serwis. Podaje, jak widzimy, Błaszczyk na Elua. Te znaki takie tajemne pod stołem. Dla Państwa, którzy rzadziej tenis stołowy oglądają, no, krótka informacja, to partnerzy informują się o rodzaju zagrywki, o rodzaju serwisu, o właśnie lifcie, o tym, jaka to będzie piłka. I Francuzi objęli prowadzenie 14 do 13. Gasnie w siatkę po bardzo dobrym ataku Krzeszewskiego i remis. I znów atak w siatkę zawodnika francuskiego, a Polacy uzyskali ten swój właściwy rytm. Pięknie. Tak, 16 do 14. Choć serwis przechodzi na stronę Francuzów. Tak, deblu to nie jest aż tak silna broń jak w grze pojedynczej, bo jak wiadomo, serwować można tylko na jedną połowę stołu. Brawo, brawo Tomek. Nie wahał się, nie przestraszył. Zaatakował serwis Francuza i 17 punkt. Teraz troszkę szczęśliwie po siatce, ale w tym meczu, jak w każdym innym, jest zawsze jakiś procent szczęścia. Elua jest zdekoncentrowany i 19-14, a więc wysokie prowadzenie polskiej pary. Tak, 20 punkt, a więc no, pierwszy set powinien chyba za chwilę się zakończyć. Mamy piłkę setową. A tymczasem Francuzi wygrywają, jest 20 do 15. No ale nasz serwis, tak jak mówiliśmy, może to nie jest aż tak istotne. Niemniej Krzeszewski teraz podaje na Gassiena. No. Świetnie zagrali Francuzi, troszkę szczęśliwie, ale już o tym szczęściu też mówiliśmy. 20 do 16. Nie wolno w tym momencie. Przed chwilą było 20 do 14, już mamy 20 do 17. No mam nadzieję, że teraz nie zepsuje serwisu. A jednak, to rzadko się zdarza, żeby dwa serwisy z rzędu poszły w siatkę. Już proszę Państwa, 20 do 18. Zaczyna się w tym momencie robić nerwowo, niestety. No i nie trafia Błaszczyk. Już jest tylko 20 do 19, a było 20 do 14. Próbują się uspokoić Polacy. Dodać sobie animuszu. No i stało się. Tak, po 20. Będzie zatem gra na przewagi w pierwszym secie. Zdawało się, że to już takie proste, wygrać tego pierwszego seta, wysokie prowadzenie. Pięć piłeczek setowych i
Gra na przewagi. Po 20 teraz podają Francuzi. Na szczęście wyrzucił Eloi piłkę za stół i my mamy kolejną piłkę setową. Dosyć łatwą piłkę zepsuł Tomek Krzyszewski, 21-21. No jest 22 punkt dla Polaków, a więc jeśli teraz wygrają, zakończą zwycięstwo pierwszego seta, no bo trzeba mieć te dwa punkty przewagi, przypomnijmy. Może mówimy o absolutnym elementarzu tenisa stołowego, ale on tak rzadko jest ostatnio pokazywany w naszej telewizji, że warto czasem i te najbardziej elementarne przepisy przypomnieć. 23-21, jednak wygrywają Polacy tego pierwszego seta i myślę, że to dodaje Manimuszu w secie drugim. Jak widać tutaj ciągle dane nam było na tych mistrzostwach przeżywać chwile grozy, napięcia, prawdziwe horrory, 4,5-godzinne mecze i tak też było w tym prostym secie, który wydawał się bez historii, będzie dla Polaków. Tymczasem Francuzi obronili te 6 piłek, no a potem widzieli Państwo. Teraz jednak wszystko zaczyna się od nowa. No, zaczęli dobrze. Polacy obejmują prowadzenie. I remis. Wcześniej rozegrano mecze trzecie miejsce. Ten brązowy medal przypada i trzeciej, i czwartej drużynie. Gra się tylko właściwie dla prestiżu i klasyfikacji. Wygrali Szwedzi, chociaż ich na pewno trzecia pozycja w Europie nie satysfakcjonuje. No ale to właśnie nasza zasługa, zasługa w cudzysłowie, czyli nasz wspaniały występ wczorajszy spowodował, że wielokrotni mistrzowie świata, mistrzowie Europy, najlepsi z najlepszych, a tutaj znów Tomek Krzyszewski serwuje w siatkę, brak momentami koncentracji. Do Szwedów wracając i na pewno będą chcieli te niepowodzenia powetować sobie w rozpoczynającym się już jutro turnieju indywidualnym w Eindhoven. Tak, kiedyś narzekaliśmy, że i Tomek Krzyszewski, i Lucjan Błaszczyk mają pewne kłopoty z backhandem, ale po takich zagraniach jak to, które widzimy na powtórce, nie ma wątpliwości, że oba i ten element gry zdecydowanie poprawili, no i stąd tak duże sukcesy. Rozluźnieni zdecydowanie atakują Francuzów i 5-3 prowadzą nasi wciąż jeszcze młodzi, bo Lucek Błaszczyk dopiero w grudniu skończy 24 lata, wciąż bardzo młodzi zawodnicy. Tak, doświadczenie w tenisie stołowym to też jest bardzo ważna sprawa, choć były takie momenty, że w historii tenisa stołowego, że młodzież dochodziła do głosu, ale nagle na krótko, jednak zawodnicy z ugruntowaną pozycją, swoją rozwagą, mądrością, roztropnością, taktyką, prawda, potrafili, no i świetną techniką, potrafili jednak przez całe lata dominować. Sport jest dość długowieczny, czego najlepszym przykładem nasz Andrzej Grubba, ciągle mieszczący się w światowej czołówce, tak, choć nie po raz pierwszy od 20 lat nie grający w Mistrzostwach Europy. Tutaj tylko jako obserwator zrezygnował już z udziału w imprezach mistrzowskich. Nasz wielki mistrz, przypomnę jeszcze raz to, o czym już redaktor prasą wspominał, że za kilkanaście dni Andrzej Grubba skończy 40 lat. Tak, ale dwa dni później jego drużyna i on sam gra o Puchar Europy w finale i jak twierdzi, wszystkie uroczystości związane z tym swoim jubileuszem przekłada na później, bo zbliża się również finał rozgrywek ligowych, gdzie jego zespół jest na drugim miejscu, finał Pucharu Niemiec. Jednym słowem, znakomicie spisuje się zespół, ale dzięki również nie tylko Grubie, a także Błaszczykowi, który gra tam wspaniale.
A tu Polacy, jak widzimy, teraz na fali. Już 11 punkt. Punkt za punktem zdobywają 11-4, a więc no wszystko wskazuje na to, choć takich wskazań już mieliśmy, choćby i w poprzednim secie. 12-4, no ale to już jest bardzo wysoka przewaga i tu powinno chyba pójść gładko. Jakąś przewagę psychiczną na pewno zdobyli. Tak, ta akcja jest również tego potwierdzeniem. 13-4. Przypomnijmy, finałowy mecz Mistrzostw Europy w tenisie stołowym. Francja prowadzi z Polską 2-1 po trzech grach pojedynczych. I teraz jeśli wygramy, debla będzie 2-2. A gra się do 4 punktów, do 4 zwycięstw. Tak, w tych mistrzostwach sprzed 14 lat grano innym systemem, do 5 zwycięstw. Wówczas prowadziliśmy 2-0, no ale Francuzi, między innymi za sprawą tego właśnie pana ze spuszczoną głową, dziś trenera reprezentacji Francji, Patryka Biuchot, wygrali wówczas 5-3. Dwa lata później w Pradze pokonali nas w dramatycznym meczu w półfinale. No nie mamy do nich szczęścia. Całe lata, cała wielka historia polskiego i francuskiego tenisa stołowego splatała się najczęściej właśnie w grach drużynowych. Ale tutaj zdecydowane zwycięstwo polskiego debla. No jednego na pewno z najlepszych w Europie i jednego z lepszych na świecie. To dzisiaj nasza eksportowa para. Deblowa tutaj nie zdąży już Błaszczyk. Tak, ale to jest 17-7, olbrzymia przewaga. No i chyba jakaś wyjątkowa dekoncentracja musiałaby spowodować przegraną seta. To już chyba nie wchodzi w grę, tym bardziej, że Polacy wygrali tego pierwszego seta 23-21. Zatem pełni jesteśmy nadziei, że za parę sekund dosłownie ta gra zakończy się naszym zwycięstwem. Już jest 19-7, zatem tylko dwie piłeczki dzielą Polaków od wygranej. Będzie 2-2. Punkt dla Francuzów. 19-8, olbrzymia przewaga. Tak, 20-8, za chwilę koniec tego spotkania. 2-2 będzie, a cały mecz, można powiedzieć, że zacznie się od nowa. Tak jest. 2-0 wygrał polski debel. 2-2 w meczu finałowym Mistrzostwa Europy turnieju drużynowego w Eindhoven. No i przed nami 2 albo 3 single. Przypomnę, pierwszy mecz przegraliśmy 2-4, ale tutaj już jest sytuacja dużo lepsza.